witam Was w kolejnym unpackingu. Dzisiaj otworzymy sobie taką oto paczuszkę. Jak widać, ma nawet narysowane konie, więc już pewnie się domyśliliście, że będą tutaj modele koni. Ja już, słuchajcie, zacznę ją otwierać. Będą tutaj, słuchajcie, wycpane szlajsz, którą też tam bardzo chciałam, więc zaraz to odpakujemy. Paczka jest dosyć duża, mimo że są tylko w zasadzie dwa konie, które chciałam. Że nic nie widać, ale okej. Widzę, że na razie widać całą folię, więc może zaczniemy sobie tutaj. Bo na razie nic nie widzicie. Taka zajawka. Zobaczcie, dostałam kantarek, ale dobra, jest to, słuchajcie, Wałach, tak, Wałach Shire z firmy Schleich. Wow, ale jest śliczny. Jestem bardzo ciekawa, jaki to jest rocznik. O matko, to będzie, słuchajcie, mój w zasadzie najstarszy model w kolekcji, bo rocznik 2001, wow, niesamowite, jest nawet starszy ode mnie. Ale dostałam taki kantarek, chyba coś a la skóra, czy coś takiego, ale bardzo fajny, dziękuję. Założę mu to z powrotem, wygląda jak ogłowie, ale jednak to jest kantar jednak. Dobra, potem może to założę z powrotem. Ale to już, słuchajcie, nie wszystko, tutaj jest pusta folia, okej. Mamy jeszcze pianki, ale to nie ważne. Dobra. Okej, słuchajcie, dostałam gratis w postaci ogiera fryzjerskiego z Schleicha. Gdzie jest to ten nowszy? Jak wiecie, oczywiście już go mam, ale na pewno pójdzie gdzieś dalszą drogę za jakiś czas, także spoczko. Jest nawet w stanie idealnym, więc bardzo fajnie. Dziękuję za gratisik. Tak. Co my tu jeszcze mamy? To nie jest chyba wszystko. To chyba jest pusta folia, tak, i bąbelki. Okej. Dobra. We'll be right back.
słuchajcie, dokopałam się, ta fojowa mlekowa była bardzo gruba, muszę przyznać. Tak wygląda konik, to jest, słuchajcie, wałach arabski. Sznajsia, śliczny jest, bardzo mi się on podoba. O, a jeśli chodzi o rocznik, to jest to, słuchajcie, też rocznik 2001, więc naprawdę stary koń, że tak to powiem. Wow, super jest. Prawda śliczne. A tutaj, słuchajcie, jeszcze coś jest. A, tutaj mamy takie coś. Tak zwane folijkę. O, naklejki. Bardzo fajne, dziękuję. I tutaj mamy, słuchajcie, liścik. Hej, dziękuję za zakup modeli i cierpliwość. Mam nadzieję, że pani koniki i gratisy Ci się spodobają i dotrą w całości. Jeszcze raz dziękuję i przepraszam za czas oczekiwania. Miłego dnia i tutaj mam fat face Stefcia. Właśnie od prywatnej osoby kupiłam te konie. A tutaj, słuchajcie, chyba jeszcze świeżo koni. I co to jest? Czy to są tatuaże z koniem? O matko! Jakie dawno nie miałam takich tatuaży, słuchajcie. Tutaj mamy takiego pięknego konika, czarnego, karego. I tutaj mamy taką dziewczynę z tym samym koniem. I takie biurko i serduszka. No super, muszę chyba sobie zrobić. Dawno nie miałam czegoś takiego. Czy to są takie sztuczne tatuaże? Zobacz, fajne. I tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, halterek czarny. Myślę, że na arabkę spróbujemy go założyć za chwilę. Wydaje się dosyć mały, więc myślę, że na araba będzie pasował. A tutaj chyba jeszcze jest, czy to... Nie, chyba jest taśma. Ale taka ozdobna, okej. Okay. To jest, słuchajcie, wszystko. Tutaj mamy jeszcze jakieś serduszko. No też można wyjąć, a nie, dobra, to jest przyklejone, to nie można. To już tej folii nic nie ma. No więc to, słuchajcie, wszystko z tej paczki, tylko może odłożę ten papier. I jeśli chodzi o to, co było napisane w tym liście, to gdybyście byli ciekawi, no to te konie, słuchajcie, jakie ja znalazłam na Facebooku, właśnie tam dziewczyna. W zasadzie ona sama do mnie napisała, bo ja szukałam właśnie tych dwóch wycofanych modeli i ona do mnie napisała, że je mam. I te modele akurat były z rysami, głównie na tych białych częściach. Na przykład tutaj mogę Wam pokazać na tym arabku, że odmianka miała właśnie ryski. I te konie, słuchajcie, zostały odmalowane, więc dlatego właśnie tutaj ten pyszczek jest taki jaśniejszy, że tak powiem. Więc ta odmianka została odmalowana. I chyba inne odmianki też, z tego co wiem. Też tam widziałam wszystkie zdjęcia, więc to te wszystkie białe części były odmalowane, więc dlatego musiałam trochę dłużej czekać na te konie. Ale bardzo się cieszę, że przyszły. Jestem bardzo zadowolona, także dziękuję za wszystkie gratisy oraz za konie, bo myślę, że wyślę filmik tej dziewczynie, od której kupiłam te konie, także jeśli oglądasz, no to dziękuję Ci za gratisiki i za koniki, które bardzo mi się podobają i super zostały odmalowane, odnowione. Także to będzie, słuchajcie, wszystko w tym filmie. Na końcu filmu oczywiście zobaczycie zdjęcia tych dwóch koników. Tego raczej nie będę robić zdjęcia, bo no i tak już go mam i w najbliższym czasie na pewno już nie będzie w mojej kolekcji, więc nie ma w sumie po co robić zdjęć. Więc tych dwóch nowych panów zobaczycie na zdjęciach wraz oczywiście z imionami. Także to będzie, słuchajcie, wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych moich odcinków. Także zostawcie coś po sobie, jeśli ten film się Wam spodobał. Do zobaczenia!